Dzisiejszy wykład w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki będzie dotyczył nowego sposobu zarządzania treścią, tak bym to nazwał, albo podawania wiedzy. Chodzi o to, że świat nam się bardzo zmienił. Media społecznościowe właściwie weszły już na stałe do krajobrazu naszego świata, i co tu dużo mówić, także dotknęło to świat wiedzy. Wydaje się, że zwykły wykład. Nie jest już najbardziej atrakcyjną formą podawania wiedzy. Lekcja, gdzie zapisuje się to wszystko, co mówi nauczyciel, albo jeszcze kiedy nauczyciel dyktuje, też już chyba nie należy do najmodniejszych. Wobec tego, skąd czerpać wzorce i w jaki sposób, dla wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzę podawać, co trzeba zrobić, jak można by się odnaleźć w tym nowym krajobrazie. Stawiam taką tezę na potrzeby tego wykładu, że Media społecznościowe, zwłaszcza YouTube, mój ulubiony, to są te miejsca, gdzie można podawać wiedzę tylko na dwa sposoby, albo w formie długich, tak zwanych kontentów, czyli długich treści, czyli powyżej 8 minut, albo krótkich form filmowych, które mają na ogół, w zależności od platformy, od minuty do 3 minut. Na tym tle najważniejszymi mediami będą YouTube, TikTok. Facebook, ale także Instagram. Powiedzmy, że te cztery, a nawet trzy, będą tak gdzieś tutaj na horyzoncie, z tym, że szczególne wskazanie będzie na YouTube. Proszę Państwa, tak, dla zobrazowania sytuacji to jest diagram, który prze przedstawia, jak kształtuje się rynek mediów społecznościowych na świecie. Proszę zobaczyć, że Facebook jest wciąż najbardziej. Zaludniony, to znaczy najwięcej użytkowników ciągle gromadzi. Wydawało się, że niektórzy wieszczyli śmierć tego medium, a tutaj okazuje się, że wciąż jest w mocy. Zaraz za nim jest YouTube, potem WhatsApp, dopiero potem Instagram, który jest własnością Facebooka, potem WeChat, TikTok. Mówimy o perspektywie globalnej, tak? Bo za chwilę się okaże, że w różnych krajach różnie to wygląda. No jeżeli Uwzględnimy choćby fakt, że Amerykanie bardzo niechętnie patrzą na TikToka, a jest to jedno z największych zanurzonych w mediach społecznościowych społeczeństw, no to zrozumiemy, dlaczego TikTok nie wybija się aż tak bardzo jak na przykład Facebook. Chociaż są takie kraje, gdzie absolutnie ten diagram wyglądałby zupełnie inaczej, ale w perspektywie globalnej tak to wygląda. Państwo tego nie widzą, ale proszę Państwa, w perspektywie miesiąca. Tutaj na tym diagramie na dole, niestety stół nam zasłania, jest podziałka, to jest 3 miliardy ludzi y, są podłączone do Facebooka. 3 miliardy na 8 miliardów ludzi, którzy mieszkają na świecie. Mało to czy dużo? Trudno powiedzieć. No jedna trzecia prawie, prawda? Trochę więcej nawet niż. Y, drugi diagram, który pokazuje infografika właściwie, ona pokazuje to są dane z, ze stycznia tego roku pokazuje pewną dynamikę która rozgrywa się w Polsce na rynku mediów społecznościowych proszę zobaczyć przy okazji dowiedzieliśmy się ile mieszkańców jest w Polsce 40 milionów ponad z czego 60% żyje w miastach albo w miasteczkach czyli poza takimi obszarami wiejskimi gdy chodzi o używanie internetu, 35 milionów używa internetu na co dzień. Chyba tylko niemowlęta, małe dzieci, ale to też się zmienia. Są takie na YouTubie kanały, które Coco Melon na przykład, który jest, ma 180 bo bodajże milionów subskrybentów. To jest właśnie kanał dla dzieci z kreskówkami. W każdym razie 35 75 milionów ludzi z tych 40, które mieszkają w Polsce, czyli 88% populacji używa internetu, z czego 27,900, czyli prawie 28 milionów jest obecnych na, w mediach społecznościowych. Co to oznacza? Że 12% wszystkich Polaków yy, mediów społecznościowych nie lubi. 12%. 88% jest tam w różnej mierze aktywnych. Idźmy dalej. Tutaj jakoś tak dziwnie się składa. Proszę zobaczyć, że gdybyśmy spojrzeli najpierw na tę połowę, tę prawą połowę tego diagramu, okazuje się, że tutaj również yy, liczba uczestników mediów społecznościowych to jest 27,900, czyli tak jak wcześniej, i dokładnie wszyscy ci jakby oni się upadli, żeby również korzystać z YouTube'a, bo dokładnie takie same dane. Są podane, gdy chodzi o użytkowników YouTube'a. Oczywiście oni są zróżnicowani w kontekście używania tego medium. Niektórzy używają, inni używają i produkują, inni po prostu zajmują się hejtem. No, pff, każdy ma tam swoje upodobania, ale na pewno 27-900 milionów odnajduje się w, w ramach tego medium. Tutaj oczywiście jest pewna skala, gdy chodzi o. Nie będę rozważał szczegółowo tych wszystkich, wszystkich niuansów, ale tylko tak dla zobrazowania. Gdy chodzi o czas spędzony w mediach społecznościowych, to są dane tylko z zeszłego roku z wakacji. Od 1 lipca do 30 września. I to są dane miesięczne. W perspektywie miesiąca w Polsce na TikToku ludzie spędzają 36 godzin. Średnio bo to oczywiście jest bardzo zaniżona perspektywa. Czy dane są zaniżone w, tym, w tej materii? No bo to się rozkłada średnio, ale są oczywiście grupy wiekowe, które poświęcają tutaj, no, śmiem powiedzieć, setki godzin miesięcznie. Potem drugi, drugą ulubioną platformą jest YouTube, i tutaj 28 godzin miesięcznie spędzają ludzie, użytkownicy. Oczywiście każda z tych platform ma takie jedno przesłanie, żeby. Jak najdłużej przytrzymać użytkowników, żeby jak najdłużej oni siedzieli na tej platformie, bo wtedy można jak najwięcej reklam im podać. I w ten sposób ci właściciele tych platform wynagradzają twórców, no najbardziej chyba YouTube wynagradza, za to, że tworzą content, czyli treść, która jest chętnie oglądana, czyli że ludzie długo zostają na tym medium. Ale istnieje oczywiście zjawisko słynnego scrollowania, czyli takiego przerzucania po prostu bezmyślnego, przerzucania sobie w telefonie kolejnych postów i kolejnych filmików. Na Facebooku mniej więcej 10 godzin spędzają ludzie, na Instagramie ponad prawie 8. Instagram zdaje się być trochę w odwrocie w Polsce. To w Polsce jest takie zjawisko. Podczas gdy Facebook o dziwo trzyma się dobrze. Jak na. Oczywiście nastąpił pewien odpływ, mówi się o nawet o 15 milionach, zdaje się, użytkowników, którzy z Facebooka trochę odpłynęli. Facebook stał się, mówiąc po młodzieżowemu, trochę taki dziaderski, to znaczy, grupa wiekowa 50 plus zajęła tam przyczółki i wobec tego młodzi nie chcą się z tym medium identyfikować. Ale to też jest bardzo ciekawe, że pośród różnych grup wiekowych grupa 50 plus stanowi bodajże 18% co jest, co daje jej pierwsze albo drugie miejsce wśród takich grup wiekowych w ogóle. Innymi słowy, to nie jest tak, to nie jest prawdą, że ludzie 50+, plus, do takich się zaliczam, że ci ludzie nie korzystają z internetu albo z mediów społecznościowych. Właśnie jako żywo lubią tam być. Proszę państwa, gdy chodzi o YouTube w perspektywie globalnej, Proszę wybaczyć mi, ja chciałem tylko oczywiście całe spotkanie nie będzie się składać tylko z omawiania diagramów i infografiki. Chciałem tylko państwu dla zobrazowania sytuacji, o czym my w ogóle mówimy. Proszę sobie zobaczyć jak od 2006 roku jak zmienia się sytuacja Facebooka, YouTube'a. YouTube powstał w 2005 roku. No, i właściwie zdążył przejść ogromną ewolucję. Z każdym rokiem praktycznie wzrasta liczba użytkowników. Proszę zobaczyć, średnio miesięcznie na YouTube jest na świecie 2,6 miliarda ludzi miesięcznie. Przy czym dane takie z, z dnia, na przykład, gdy chodzi o oglądalność, właśnie krótkich form film, filmowych. No, nie śmiem teraz przywołać z pamięci, ale też są imponujące. Innymi słowy, czyli ponad jedna trzecia populacji świata jest obecna w tym medium i korzysta z niego. YouTube jest nie tylko medium, które wyświetla filmy, ale także jest wyszukiwarką. Bardzo często ludzie szukają tam treści typu, jak coś tam zrobić, jak wymalować pokój, jak wymienić koło, jak ugotować zupę taką czy inną i jest mnóstwo kanałów, które odpowiadają na ten list. Wobec tego YouTube jest taką wyszukiwarką treści, podobną jak Google. Jeszcze do niedawna właściwie jedyny taki najważniejszy port. I teraz proszę zobaczyć 63% wszystkich treści, które użytkownicy przyswajają z YouTube'a odbywa się na telefonach komórkowych. Wszystko jedno, czy są to Androidy, czy system iOS, wszyscy, a czy 63%, Ogląda to na swoich telefonach komórkowych. Co to oznacza? Że ci, którzy produkują treści, muszą uwzględnić to, że znakomita większość użytkowników musi to mieć w formie dostępnej, na przykład nie wiem, kiedy jadą tramwajem, autobusem i tak dalej. Wobec tego podłużne 16 na 9 format, filmy są oczywiście gorzej widoczne na takim medium, jakim jest telefon. Co jest najlepsze? wertykalne formy, czyli Shortsy, Reelsy i TikToki. Tak naprawdę przygoda z TikTokiem, czy przygoda z tymi krótkimi formami na YouTubie rozpoczęła się od TikToka. To TikTok rzucił takie wyzwanie i taką modę zapoczątkował, kiedy to właściwie zwariowało, ludzie zwariowali na tym punkcie, zwłaszcza bardzo młodzi. Nagle YouTube uzmysłowił sobie, że nie może przepuścić tego rodzaju okazji i też zaczął kopiować te wzorce. Oczywiście jeszcze topornie, trochę jeszcze cały czas to się zmienia. Co chwilę wprowadza nowe formy, a to na przykład już można będzie za chwilkę wkładać tak zwane miniaturki, które, pod którymi będzie się wyświetlał dany film. To można już teraz. Y trochę więcej na, opisać taki film pod, pod względem treści, czyli słów kluczy i tak dalej. Nie będę Państwa zanudzał tymi rzeczami, bo to kwestie takie bardzo techniczne, ale tak jest, że cały czas YouTube widzi, jak bardzo ewoluuje ta, znaczy widać jak na YouTube to bardzo ewoluuje, i od 2023 roku, od stycznia dokładnie, po prostu promocja krótkich form filmowych na YouTube jest niebywała, po prostu niebywała. Dlatego, że y, właściciele tej platformy zauważyli, że konsumpcja tego rodzaju filmów jest niebywała. Jak Państwo już chyba się orientują, chcę Was namówić do tego, że jeśli chcecie podawać wiedzę współcześnie, w dobry sposób, to nie można zignorować tego faktu, że ludzie konsumują mnóstwo treści właśnie w taki sposób, w postaci wertykalnych form filmowych. Proszę Państwa, i tylko jest. Jeszcze jedno tylko takie rozróżnienie, które pozwoli nam określić wszystko w kontekście. Otóż, generalnie treści na YouTubie można podzielić na takie dwie kategorie: na edukację i rozrywkę. To jest bardzo częsty błąd wielu początkujących YouTuberów, że no jakby nie umieją jeszcze tej różnicy znaleźć, nie umieją się określić. Wydaje im się, że fajnie będzie nakręcić jakiś film, no nie wiem, z wycieczki do. Do Krakowa i tam pokazać jakieś zabytki, ale tak naprawdę chcieliby uczyć na przykład o Excelu, bo mają taką wiedzę o Excelu. No i wrzucą jeden filmik, właśnie z wycieczki z Krakowa, drugi z Excela, trzeci z jakiejś wizyty u cioci na imieninach i powstaje z tego nie wiadomo co. I to jest jedna, to jest podstawowa rzecz, do której będę Państwa chciał za chwilę przekonać: że trzeba się określić, po której jestem stronie. Nie można stać w przysłowiowym rozkroku czyli tu i tu. Albo jestem po stronie edukacji, albo po stronie rozrywki. Jedna i druga branża jest bardzo rozmieniona na mnóstwo drobnych i w jednym i drugim przypadku jest mnóstwo odbiorców, ale na ogół bardzo trudno jest, żeby ktoś, nie wiem, taki kanał odwiedzał albo subskrybował, który nie umie się zdecydować, czy jest po stronie rozrywki, czy edukacji. Powiecie Państwo, ale przecież można edukację w sposób rozrywkowy podawać. Oczywiście, że tak, ale ciągle będzie to edukacja jako coś pierwszego, prawda? I wobec tego chodzi o to, żeby łatwo, lekko i przyjemnie podawać pewne treści i to jest też zadanie twórców. Mówi się, że przy obecnym umiejętności skupiania się, która nie przekracza możliwości złotej rybki, czyli 9 sekund Trzeba podawać treści szybko, zwięźle i jeszcze w sposób taki, jakby, żeby dwunastolatek zrozumiał. Ludzie nawet bardzo inteligentni, wykształceni chcą, by od razu konkretne treści im podawać, a nie tam kluczyć coś po prostu do konkretu. Czyli jak już wybierzemy sobie właściwą branżę, to wtedy no, już trzymamy się jej kurczowo. Można otworzyć drugi kanał, ale ostrzegam, że z, pro z produkcją filmów do jednego kanału jest ogromnie dużo pracy, a co dopiero z dwoma. Ci fachowcy od tego medium radzą, żeby najpierw jeden tak po prostu wypuścić, nauczyć się na nim, mnóstwo błędów popełnić, żeby później już z tym doświadczeniem ewentualnie zacząć coś nowego. Chciałem Państwu pokazać teraz, yy, o czym my mówimy, bo ja tutaj tak opowiadam o tym, a może ktoś z Państwa jeszcze nigdy nie widział takiego filmu, na przykład takiego krótkiego filmu, to pokażę Państwu, yy, w jakim kierunku edukacja może zmierzać na mediach. Tym razem będzie to medium pod tytułem TikTok, ale ta sama forma obowiązuje w innych też. Dzień dobry, tu OM. Pojechaliśmy, nie pojechaliśmy, zrobiliśmy... Nie zrobiliśmy. Ameryka, nie Ameryka. Fizyka, nie fizyka i matematyka. Nie matematyka. Michał pisze: Za inki są dwa. Ona i on, dla dwóch płci. Pozdrawiam. E, ja po prostu to tutaj zostawię i patrzmy sobie na Michała i pozwólmy mu poczuć, jak głupie jest to, co napisał. Taka, Taka sytuacja, mówisz? proszę państwa. E, krótko mówiąc, mamy tutaj przykład edukacji. E, jeden Przykład ten pierwszy to polonistka, która no, swoich uczniów swoim uczniom podaje wiedzę, a przy okazji wszystkim innym, którzy chcieliby przy okazji usłyszeć jak się popra poprawnie akcentuje, ale to nie jest jedyna rzecz, której uczy ta pani w sensie języka polskiego. Natomiast druga pani, która edukuje w dziedzinie tak zwanego szeroko rozumianego gender. I właśnie tutaj była kwestia zaimków, jak człowiek, jak człowiek Człowiek może sobie wybrać zaimek. To jest edukacja, rodzaj edukacji, który, który ona sobie wzięła za, za priorytet i po prostu edukuje swoich słuchaczy, tych, którzy oglądają jej, jej filmy, właśnie w tej materii. Ale każde z nich, jedna i druga pani, mają ambicje, żeby edukować, prawda? Użytkownicy YouTube'a dzielą się na takie trzy grupy. Są tacy, którzy mają tam konto, często tam są obecni, ale. Czasem jakiś okazjonalny post tam wrzucą, w sensie film. No, to też dotyczy oczywiście Facebooka, Instagrama, ale generalnie nie są specjalnie przejęci rolą, nie mają takiej misji twórców. Są też tacy, którzy mają konto, są często obecni i mają ambicje, żeby tworzyć treści. Więc nie tylko konsumować, ale tworzyć treści. I spotkałem się z wieloma różnymi z ludźmi, którzy. Motywacje przedstawiają yy, różnego rodzaju. Ktoś mówi, że na przykład ma dwoje dzieci, właściwie dwóch synków, i chciałby zostawić im pewne dziedzictwo. Także, jak już go zabraknie, to jego synowie będą mogli oglądać te treści i będą widzieli, jak tata się zmienia na przykład na przy, przestrzeni lat. Dlatego, że YouTube jest jedyną chyba z tych platform, która nie chyba jest jedyną z tych platform, gdzie treści nie giną. Jeśli Państwo zobaczycie sobie na Instagramie i będziecie chcieli na przykład wrócić do treści, które były tam, nie wiem, rok temu gdzieś u kogoś, zobaczyliście na. to będzie bardzo trudno to znaleźć. Natomiast na YouTube te rzeczy zostają naprawdę na lata, i są takie portale, takie, takie profile, których, których treści oglądane są nieustająco. Mają po prostu oglądalność nieustającą. Tak, że sięgają, te, te rzeczy sięgają kilku milionów miesięcznie, oglądalność tych, nawet niektórzy mają taką oglądalność przy pomocy tylko takich jednorazowego filmu takiego, o którym mówiłem, tego krótkometrażowego, nazwijmy to, długości jednej minuty. Ale ci właśnie, którzy mają ambicje tworzenia treści, to są ludzie chyba najpoważniejsi, najpoważniej przejęci misją YouTube'a. Są też frustraci. Którzy, tak jak na każdym medium, po prostu będą uważali to za fantastyczny przyczółek, gdzie będą mogli wylać swoją frustrację, kogoś obrazić. Najczęściej utworzą jakiś profil o dziwnym imieniu, nie swoim, tam jest, istnieje złudzenie takiej anonimowości, że jak ja się podpiszę tam po prostu, nie wiem, Konrad Wallenrod, to po prostu nikt mnie tam nie. Nie znajdzie, nawet jak ja będę wypisywał najbardziej obrzydliwe treści, to i tak po prostu. Są oczywiście także trole, o których wiemy, produkowane. To są ludzie, którzy żyją z tego. Czy to w Polsce, przy okazji... chętnie się dadzą zatrudnić przy okazji wyborów na przykład, albo są to ludzie, którzy pracują dla Rosji, po to, by siać dezinformację. To jest też niestety drugie dno tego, o czym mówię. Czyli. Informację można podawać rzetelną, ale także ktoś może właśnie chcieć podawać absolutne fake newsy. I tego niestety też jest dużo w treści. I całe zmartwienie wszystkich tych, którzy za te platformy odpowiadają, jest takie, żeby jak nauczyć młodzież korzystać, wybierać to, co jest, jak sprawdzić jeszcze w innym źródle, czy dana treść jest prawdziwa czy nie. Bardzo często nikomu się już nie chce tego sprawdzać. Usłyszał coś, przyjął za swoje i potem powtarza, nawet jeśli to nie była prawda. Włosi mają takie powiedzenie: è e trovato", czyli jeśli to nie jest prawdą, no to miło tak pomyśleć, albo o, to świetnie powiedziane. W każdym razie jakby nie ma tam troski o to, czy faktycznie jest to prawdziwe. I teraz, proszę Państwa, już konkretnie do rzeczy. To już będą rady dla tych, którzy chcieliby rozpocząć taką przygodę z podawaniem wiedzy właśnie na szerokie tory, na szerokie wody. Mówię tutaj. Wszystkie właściwie te rzeczy, które powiem, będą jednakowo dotyczyć tych trzech mediów: czyli TikToka, Instagrama i, i YouTube'a. Oczywiście, publiczność na każdym z tych mediów jest troszeczkę inna. Jak mówię, wydaje mi się, że na YouTubie jest. Taka o wiele bardziej demokratyczna, ale też chyba mitem jest, bez chyba, mitem jest, że na TikToku jest tylko młodzież tam licealna, czy w ogóle jeszcze dawniej gimnazjalna. To nieprawda. Zaręczam Państwu nieprawda. Wiem, kto mnie tam hejtuje i to nie mogą być małe dzieci albo młodzież. Po prostu nie. Ale tak na marginesie, jeżeli Państwo poważnie myślicie o podawaniu treści w ten sposób, trzeba się wystawić na tę dozę hejtu. To jest absolutnie konieczne. Co więcej, każdy poważny twórca wie, że hejt mu pomaga. Dlaczego? Bo algorytm, kiedy wszystkie te media mają z tyłu, tak, tak zwany algorytm, to jest coś mitycznego, taki mityczny stwór, który po prostu sprawia, że pewne filmy do, dostają większą oglądalność, inne mniejszą i tak dalej. Tak. Wiele czynników na to się składa, ale między innymi interakcja. Wielkim błędem wielu twórców treści jest to, że produkują. Wpisy, filmy dla samych siebie. I w ogóle nie ma pod tym interakcji. Tymczasem każda z tych platform liczy na twórców, że oni stworzą coś, co będzie, co będzie rezonować z publicznością, że będzie po prostu y, publiczność tam się rzuci na to, albo pozytywnie, albo negatywnie, i będzie setka wpisów pod tym filmem czy postem, wtedy algorytm to poniesie dalej bo wtedy spełni się to, o czym marzą twórcy każdej z tych platform, że ludzie dłużej będą na takiej platformie siedzieć. O to im chodzi. No więc wszystkie te trzy chciałbym może dotknąć. Proszę Państwa, gdy chodzi o pierwszą rzecz, to jest wielkie nieporozumienie zawsze. Zresztą to nie, to nie jest tylko przy okazji tworzenia treści. Grupa docelowa. Kto jest moim odbiorcą? Kiedy zapytać przeciętnego twórcę, kto jest twoją odbiorcą, Wielu nie umie tego zdefiniować. No tak, wszyscy, generalnie, tak, tak, wszyscy. Nie ma, wszyscy to znaczy nikt. Jeśli nie wiem, kto jest moim odbiorcą, nie wiem, do kogo mówię, to moje treści w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Niektórzy twier myślą, że w ten sposób, jak stworzą takie coś uniwersalnego i tak rzucą w przestrzeń, to przynajmniej ktoś się na to złapie. Nie. N niestety to nie działa w ten sposób. Trzeba mieć w głowie, jakąś konkretną grupę docelową. Tutaj się mówi o tak zwanych niszach. Trzeba znaleźć swoją niszę. No, Ale kłopot jest w tym, że jak Państwo widzieliście, 2 miliardy 600 milionów ludzi ogląda to. Wśród nich mniej więcej jakieś 10% to są twórcy. I teraz ci twórcy, no już zdaje się, wypełnili wszystkie nisze. Okazuje się, że jeżeli istnieje jakaś nisza, no na przykład klub wędkarski, który łowi na jeziorze Chełmżyńskim, to, jeżeli nawet istnieje jakaś nisza taka filmowa gdzieś na YouTube, to bardzo dobrze. Patrzymy, co oni robią, naszym zdaniem źle i zakładamy swój kanał o tych samych treściach, tylko opowiedziany innym pomysłem, przy pomocy innych idei. Ale konkurencja jest bardzo twórcza, bo najgorzej jest, kiedy nie ma konkurencji, bo to oznacza, że jeśli taką niszę wybraliśmy, gdzie w ogóle nie ma żadnej konkurencji, oznacza to, że prawdopodobnie to nikogo nie interesuje. Innymi słowy trzeba wybrać swoją grupę docelową. Do kogo ja mówię? Kto jest moim, tak kolokwialnie mówi się w marketingu, targetem? I to jest też zasada we wszystkich promocyjnych działaniach. Jeżeli nie mam określonej, dookreślonej postaci, do której chcę skierować moje przesłanie. My to mamy w kościele, mamy taką zasadę, jak się mówi kazanie, to są dwa rodzaje, gdybym poszedł do dzieci, rozmawiał z nimi językiem takim, z górnego C, prawda? Mówił im o filozoficznych. Jak... Wiadomo, że nikt tego w ogóle nie będzie słuchał. Żadne dziecko nie przyjmie tych treści, bo to będzie ponad ich głowami. Dlatego trzeba po prostu dopasować się z językiem do publiczności. Ale co to znaczy? Ja muszę widzieć, kogo mam przed sobą i do kogo chcę te treści adresować. Więc pierwsza rzecz to rozpoznanie grupy docelowej do kogo ja chcę mówić. Po drugie, nie ma co się krygować, tylko od razu biorę telefon i nagrywam. Yy, nieraz ludzie bardzo się krygują. Ja źle wyglądam w kamerze, ja w ogóle, w ogóle nie, ma, nie jestem ekspertem. Zobaczą, będą się śmiali, w ogóle będą ludzie. To nie o to. Proszę Państwa, yy, tutaj mało kto jest ekspertem, tak z urodzenia. Wiedza, którą się zdobywa, zaraz powiem o tym, że trzeba oczywiście robić rzetelny research, żeby dalej móc publikować. Ta wiedza, ona się y, tworzy w oparciu o komentarze na przykład użytkowników. Przychodzą ludzie, oglądają to i mówią: O super, ale tutaj jeszcze, a co myślisz o tym i tamtym? A tutaj jeszcze chyba nie wyjaśniłeś tego, a co to znaczy? I wtedy z tego rodzą się kolejne pomysły, trzeba się szybko douczyć, doczytać i już można publikować nowe treści. Ale generalnie nie ma co z tym zwlekać. Twórcy treści YouTube'owych mówią, że trzeba nagrać pierwszych 100 filmów. Żeby w ogóle czegokolwiek się nauczyć. pierwsze będą tragiczne, ale trzeba sobie zafundować tę dawkę wstydu, tak jak choćby przy nauce języków. Ja zawsze mówię, jestem pasjonatem języków obcych, i mówię zawsze, że jeżeli się nie, człowiek nie zafunduje sobie tej dawki wstydu, w postaci a, źle coś powiedziałem, a uśmiechnęli się, bo źle coś powiedziałem, następnym razem powiem to dobrze. Zapamiętam, bo to bolesne było. Następnym razem będzie lepiej, ale tę dawkę wstydu trzeba sobie zafundować. I to jest dokładnie to samo. A, obśmieją mnie tam w necie. Okej, okay. to znaczy, że jeżeli takie masz problemy, to znaczy, że nie jesteś, <grym> nie jesteś urodzonym twórcą, albo po prostu nie zabieraj się za to, bo hejtu nie zabraknie, ale to trzeba przyjąć z, z dobrodziejstwem inwentarza, bo to jest fajne, naprawdę. Czyli nagrywać, po prostu nie patrzeć, nie zastanawiać się dwa razy, tylko nagrywać. I uwaga, patrzenie do kamery czy nawet do telefonu komórkowego to nie jest coś naturalnego. Niektórzy mówią, a ja się tak tremuję przed kamerą. Oczywiście, że tak. Przecież to nie jest coś naturalnego, tak jak stanie przed lustrem na przykład jest o wiele bardziej naturalne. Patrzysz w to okienko i no, no, nie. no nie, nie jest to naturalne.